Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla was kolejnego moda. Mod nazywa się Zombie Extreme i dodaje nam apokalipsę zombie. Ale by dowiedzieć się więcej o modzie, to oglądaj odcinek do końca. Link do tego na Forge'u macie oczywiście w opisie. Pst, zostaw łapkę w górę, suba na kanale i napisz w komentarzu, czy podobają ci się takie odcinki. Mod jest naprawdę bardzo rozbudowany oraz dobry pod względem wizualnym. Wnosi nam bardzo wiele do rozgrywki, na przykład nowy teren, w którym znajdziemy ruiny lub opuszczone budynki, w których możemy znaleźć różne ciekawe przedmioty, a także moby. Jak już mówimy o przedmiotach, to mod dodaje nam wiele przedmiotów. Zacznijmy może od broni. Jak widać, są to typowo postapokaliptyczne przedmioty. Niektóre z nich są naprawdę mocne. Są też nowe moby, które są naprawdę silne, więc polecam wam zaopatrzyć się w dobrą zbroję. Mamy także broń palną, która jest naprawdę mocna, potrzebujemy do niej magazynki, ale oprócz tego są też granaty. Mamy nowe bloki, takie jak na przykład kościotrup lub dead body, czyli martwe ciało. Jak widzicie, kościotrup wygląda tak, a dead body tak. Mamy też taki płot kolczasty czy coś takiego. Jest też komputer. Oprócz tego są też nowe narzędzia, takie jak na przykład z tytanu czy też z miedzi. Oprócz tego mamy także nowe zbroje, tak jak na przykład policyjne specjalnego oddziału EXO, czyli najsilniejsza zbroja w grze, znaczy na tym modzie, takie chemiczne, lekarskie, no i tutaj resztę, którą widzicie. Do moda polecam także tech pack, który nazywa się Faithful, macie do niego link w opisie, pobierzcie sobie i włączcie. Oprócz tego polecam jeszcze shadery Chocapic 13V9. Ja gram na low, ponieważ extreme są popsute i często się bugują, ale low właśnie są lepsze, bo się nie bugują. Oprócz tego polecam wam też moda, który nazywa się Blood Particles i polega na tym, że jak mamy jakiegoś moba i walimy go siekierką na przykład albo czymkolwiek, to lecą takie właśnie cząstki krwi, jak można zauważyć. Jeśli chodzi o przedmioty, mamy także nowe jedzenie, takie jak na przykład chipsy, zielone jabłko, jakieś konserwy w puszce, strzykawki, które dają nam też życie oraz jedzenie. Ogólnie mamy bardzo dużo nowego jedzenia, mamy nawet whisky. Polecam także moda, która nazywa się Backpacks, czy jakoś tak. Macie pełną nazwę i link w opisie. Polega to na tym, że dodaje nam nowe plecaki, w których możemy przenosić przedmioty. Wystarczy tylko, że weźmiemy sobie jakiś blok i prawym przyciskiem myszy klikniemy na plecak. Wtedy otworzy nam się on i możemy tam wrzucić jakiś przedmiot. Dobra, witam was w kolejnej części odcinka. Tutaj sobie przetestujemy mody. To znaczy moby. Jak widzicie, tutaj mamy jakiś taki teren górzysty i ogólnie, ponieważ to jest też inny mod, o nim będzie jutro odcinek. Jak widzicie, jestem tutaj przy tych lokacjach, co się respią ogólnie od tej mapy. Wziąłem sobie najlepsze bronie, najlepszą zbroję i ogólnie wszystko. Mam także moda, który pozwala nam walczyć w ten sposób i biegać w ten sposób. Kłócać tak, no i możemy jeszcze robić tak, ale ja tego używać nie będę, więc sobie to wyłączam. Dobra. Jeszcze zróbmy sobie może dzień. Dobra. W ogóle ta zbroja daje jump boosta, trochę to denerwuje, ale dobra. No to teraz pijmy sobie. Tutaj na górze są słabsze, więc zaczniemy sobie od tych słabszych zombiaków. I mamy tutaj Drowned Zombie. Czemu on mnie nie bije? A bije, dobra. Police Zombie.
Na Hita też. Survival to jest po prostu chłop, co przeżył. Jak widzicie, zębiaki go biją. Ten ucieka. A też może bić. Dobra, zabiję ich obydwóch. Pad zombie to jest taki grubas. Boże, jak on beka. Zawsze mi się żygać chce. Ale ma dużo życia. Wow! To się skąd wzięło? Fat zombie, no to jest po prostu taki grubas. Na dwa hity on ma bardzo dużo życia. I z niego jeszcze wypada parasite, do niego przyjdziemy potem. Czyli po prostu pasożyt, taki... No... Infected, to jest po prostu... chłop, co jest dopiero zainfekowany, jeszcze nie jest zombiakiem. Dobra. Infected dog. Mamy... No... No, atakuj. Dobra. No jest słaby, nie jest jakoś bardzo dobry. Zwykły pies. Fast infected to jest taki, co jest... To się szybko infekuje. No po prostu widać, że... Miałem nieprzeładowaną broń. Dobra. To już sobie możemy wywalić. Teraz przejdziemy do trochę mocniejszych mobów. Taki, jakby to powiedzieć, średnik. A nie, tu jeszcze mamy dwa. Tu mamy... Aha. Explosive zombiego, taki po prostu creeper. Dobra. Crawler to jest zombiak po prostu tylko tutaj z rękami i z głową. Dobra. Przechodzimy do kolejnego. Infection Military. To jest zainfekowany żołnierz. Juggernaut to nie wiem co to jest. Juggernaut zombie, nie wiem. Jaki jest mocny! Ten ma bardzo dużo HP. Survival to jest no taki bardzo co przeżył i ma miecz. Czyli nie miecz, tylko ten taki, o którym wcześniej wspominałem, taki nóż do sera. Parasite, no to pasożyt. O, zaatakował go. A jednak nie. Nie, teraz atakuje. Pasożyt. Demolisher to jest taki wielkolud. Teraz pijmy sobie zombie brute. Jak to drzery. To jest jakiś większy zombie. Jest mega silny, ma dużo życia. I military solider. To jest... Czemu on chce mnie bić? Czy on chciał mnie bić od początku? A, i dropi z niego właśnie te militarne te i jeszcze military machete. Bij mnie od początku, co jest? Nie wiem, od czego to zależy. A, zobaczymy, jak poradzi se... Co to właśnie było? Czemu on go nie bije? Się drze. Dobra. To wywalamy. Teraz tutaj mamy ostatnią partię. I to chyba zabiję pistoletem, bo coś mam mało HP. Mamy clicker zombie. I opierdziele. Ale to dźwięki wydaje. Takie coś to w Resident Evil było chyba. Następnie mamy heavy military.
Myślę, że ja też jestem zębiakiem, ale dobra, dobra. Zabijemy go. Myślę, że też jestem zainfekowany i jest mega silny. No i dropią z niego... Tylko jak wydropił? Rat King, to od razu uciekam, bo to jest mega mocne. Bo jest, nie wiem co to jest właściwie. Wydaje dźwięk jak zombiak, jak dostaje. Bęcki. Pół serca albo nic nie zadaje. A jest za dwa hity z tego. Dobra, Night Hunter. Dobra, to jest mocne. Jeszcze tak biegnie. Kurde, ta broń jest o tyle słaba, że ona nie wiadomo kiedy bije, bo ma strasznie długi ten. Trzeba długo czekać, aż się... Będę mógł znowu bić. Infected Spect Ops. Dobra, to będzie mocne. A jednak nie. Dwa hity. A, myślę, że to będzie mocne, to jest słabe. Weźmy jeszcze miksturę siły, bo ostatni boss to... Co to było? To Infected Hamzat. Nie, dobra, myślę, że to będzie coś silnego, a to jest ten. On bije bardzo mało. Tyle co w łapy bije człowiek. No to jest tylko jakiś lekarz w tym jakimś kombinezonie. Na ile jest hitów z pistoleta? Zwykły zombiak tak naprawdę to jest. Można z niego podnieść. A, zgniłe mięso tylko. To jest zmieniona tylko tekstura zombiaka. Dobra. No i myślę, że tutaj sobie zakończymy odcinek, więc jeśli wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale. To tyle. Ja się z wami żegnam. I cześć.